Powiem wam, że jest bardzo coś ciężkiego i wielkiego. I to jest... Ole bydle! No właśnie. Ta rzeka wygląda tak, że magnesu tu nawet nie ma szans, ale zaraz będzie inaczej wyglądała. Żeby sobie pomagnesować, trzeba sobie trochę to poczyścić, bo zobaczcie, tu nie ma szans na magnesu, rzucenie w ogóle. Ale zaraz będzie gotowe. Słuchajcie, rzeka oczyszczona przeze mnie. No do połowy tylko. Zobaczymy, co tutaj się kryje. Na razie chodzę chwilę, jest czysto, powiem wam. No ale ja tam nigdy nadziei nie tracę, także lecimy. Coś większego się czepia, ale się odczepia. O! Co to jest? Ale obrośnięte. Kamienie się poprzyklejały. Mówię, że kamienie się poprzyklejały. Ale nie wiem, co to jest. Czuję kolejne przyłapanie, że mam. O tutaj, o. Coś jest. O, coś większego. Powiem wam. O, nie ma. Kurde, powiem wam, że fajne nawet to uczucie jest. Jak się takie, jakieś coś tam przykleja do tego magnesu. Kurde, jesteś naprawdę głębiej chyba. O, i magnes nie chce tego dobrze chwycić. No kurde. Nie mogę. Czekajcie. No, czuję, jak przykleja się. Nie wiem, z której strony to lepiej wam pokazać. Może nawet pod wodę. Dobra, szpanel pomógł. Zobaczymy, co to jest. Teraz. O kurde. Nie wiem. Ale zaraz zobaczymy. Taki jakiś szpikulet. Nie wiem. Jeszcze sprawdzę ten dołek. Gdzie to było? Widziałem, bo mi tak ciągło na dwa razy. W jednym miejscu i w drugim. O. O! No dobra, znowu trzeba będzie szpadel w ruch wprawić. O. Takie wykopki. Dobrze, że słońce świeci. Jest drugi sygnał. Ta-da-dam. Co tu za kołek jest? No. Taki bolec. Rzeczny potwór. Jest kolejne przyłapanie, patrzcie. O, coś zacnie się trzyma. I nie puszcza. To znowu to miejsce gdzieś. O kurde. Coś tam jest. Nie, to będzie jakiś garnek. Chyba. Albo kawałki garnka.
bo jest coś niebieskiego. O! Ty, co to jest? Ja pierdzielę, patrzcie jaka panierka. Co to może być? Idę to odstawię do wiadra. Powiem wam, że obczyściłem miejsce, ale naprawdę rzeka jest bardzo czysta. Teraz jakieś się kleją części garnka czy co to, nie wiem. Że trochę mi tutaj niezręcznie, bo mnie ojciec obserwuje, mój tato. Pozdrawiam. Siedzi na brzegu, ale na chwilę poszedł gdzieś. To mówię, coś tam zagadam, nie? Także mówię, czysta rzeka, po prostu nie ma oprócz tych przedmiotów, które widzieliście, za bardzo nic. Nawet nie wiem, czy z tego odcinek jeden będzie. No. Idę do wiadra. W ogóle fajnie, że dno widać, patrzcie, wszystko widać. I większe przyłapanie. Co to jest? Nie wiem. Coś żelaznego. Ale co? Powiem wam, że raczej dzisiaj będzie było to, co było. No bo czysta rzeka jest, nie ma nic, ale powiem wam, że dokoszę sobie tu resztę. Kosą! Było to, co było. Nie za wiele było. Także trzeba wykosić resztę rzeki, może tam gdzie głębiej coś będzie. Zaraz zobaczymy. Zaraz, za jakiś czas jak wykoszę. Także trzymajcie się, pozdrawiam. A może właściwie nawet inne miejsce jakieś. Bo tutaj naprawdę jest czysto, także no, dobra, na razie. Kolejny dzień, tym razem popołudnie, powiem wam, zobaczcie, oczyściłem sobie rzekę po całej szerokości, także jestem na rzece Kwisie i próbuję coś wyciągnąć i właśnie mam coś przyłapane, powiem wam, pod wodą, dlatego włączam kamerę. Powiem wam, że jest bardzo coś ciężkiego i wielkiego. I to jest chyba tłumik. Kuźwa. Zaraz sprawdzimy. Wyciągnę go na płytszą wodę. Powiem wam, że idę właśnie sobie taką metodą. Magnes trzymam na sznurku, tam przywiązany do pomostu takiego małego. I sobie tak dreptam. O kurde, puścił. Dobra, ale gdzieś tu puścił. Ależ to ciężkie. Ludzie, mam nadzieję, że to tłumik. O. A nie jakaś. Ja pierdzielę. To jest naprawdę potwór. Popatrzcie, tu widać.
No wygląda na tłumik. Coś jeszcze zawinięty jakąś izolacją. Ja pierdziel. Ja pierdziel. Kurde. Kurde. Ole bydło. Ja pierdziele. Widzieliście to? Pierwszy od razu krokodyl. Dobra, lecę dalej. O, tak sobie pyrkam. I teraz powiem wam, idę na tą połowę oczyszczoną. No i mam nadzieję, że tu coś będzie. Patrzcie, kolejne przyłapanie. Coś się chwyta i puszcza. Ale zaraz to... O. Kurde, mogłem szpadel wziąć. Czemu to się nie chce czepić? Super. Chyba będzie jakaś lina stalowa, bo takie te pręciki wystają i ona jest w tym. Czekajcie, rzucę to tam pod pomost. A na linie stalowej coś wisi. Ja pierdzielę, dziś jakieś grube tematy idą, powiem wam. O kurde, co to jest? Ja pierdzielę, patrzcie, to się, ta lina się rozwala cała. Nawet jakieś szkło tu jest. Ale grubasy dzisiaj idą. Patrzcie, jakie te igły po tej linie zostały. No, ciekawe, czy to przebiło podeszwę. Nie, chyba raczej nie. O. Kubeczek. Kurde, się rozleciało. Panierka odpadła. No, to niebieskie ostatnio to było od tego kubka. Pamiętacie? Cóż za niespodzianka. Przepłynęła koło mnie, poziomka koło mnie przepłynęła. Czyżby tu pan poziomka gdzieś był? Ale dobra, słuchajcie, bo tu jak gadu, czekajcie, tą poziomkę na razie tam dam. O, koło pomostu, niech będzie. A ja tu miałem przyłapanie akurat. Ja nie wiem, jak to się mówi tak, przyłapanie, czy co? Sygnał miałem, o, tak powiem. Ja to widzę nawet. Się, powiem wam, oderwało, ale trzeba było trochę pokopać w te kamienie. Co to jest? Taka instalacja z jakimś szkłem. Co tu? Powiem wam, no takie dzisiaj wychodzą. Nie ma tu żadnych ciekawostek, ale jako wyjście na magnes to zaliczam dzisiaj. Jakaś większa instalacja. Nakleiło się. Ja pierdzielę, co tu jest? I drut jest. I jakiś kawałek blachy. Takie coś. O, taka pałka. Pałka za pałka, dwa kije. Ciekawostka. Tu jeszcze końcówka jaka. O, to
panierka taka gruba na tym jest. No powiem wam, że tutaj, w tej okolicy, wczoraj te elementy to wszystkie tu znalazłem. I dzisiaj, zobaczcie, znowu jest kawałek. Ale patrzcie, jaki na tej blaszce jest ten. Gruba ta paniera. A tutaj koblaszka już tylko została. Dobra, słuchajcie. Dzisiaj śmiało mogę powiedzieć, że było to, co było. Liczyłem na kule armatnie i miecze średniowieczne. Ale niestety, wyszło to, co widzieliście. A widzieliście w pierwszej części to wiaderko z tamtymi, nazwijmy to, fantami, a tutaj zapomniałem wiaderka, więc wszystko zrzuciłem tutaj na brzegu. To do zabrania oczywiście, żeby nie było wątpliwości. Także widzicie, to wypad na magnes uważam zaliczony. Powiem wam, że całkiem fajna odskocznia i taka fajna zabawa. Bo już wykrywacz, powiem wam, nie tyle, że mnie znudził, po prostu nie ma gdzie chodzić, nie? Także magnes wypełnia te luki. Wam dziękuję bardzo, że wszystkim dziękuję, którzy dobrnęli do tego momentu i gorąco was pozdrawiam i oczywiście zapraszam do następnego filmu. Na pewno wykopki, nie wiem gdzie, bo po prostu, no wiadomo, nie ma gdzie, ale coś tam wyskrobię, nie? Także trzymajcie się, cześć.